Witajcie, z tej strony Legomanka, a ja zapraszam Was do kolejnego odcinka z Lego Poczty. Jak dobrze wiecie, dawno nie było odcinków z tej serii, ale przychodzę dzisiaj do Was z czymś wielkim, ponieważ jest to paczka od LegoTubera, a jak możecie już się dowiedzieć po naklejce tutaj na paczce, jest to paczka od Pudiego Ninja. Muszę przyznać, bardzo fajna naklejka. Jeśli mi się uda ją oderwać, to sobie gdzieś przykleję, na laptopie może. Ale do rzeczy. Jeśli mnie pamięć nie myli, jeśli chcecie ogólnie wiedzieć, dlaczego dostałam tę paczkę, to już Wam mówię. Jak mnie pamięć nie myli, 3 tygodnie temu to było dokładnie, Pudi na swoim kanale ogłosił konkurs na zbudowanie zamku. Tak naprawdę jedyne, co ograniczało uczestników, to ich własne wyobraźnia. Jak widzieliście na kanale, możliwe, że tutaj wrzucę w karty, jeśli będę pamiętała o tym. Na swoim kanale wrzuciłam mój projekt zamku i co się okazało, nie wygrałam oczywiście głównej nagrody, nawet nie sądziłam, że nawet nie starałam się o główną nagrodę, ale zajęłam za to dość wysokie, muszę przyznać, 3. miejsce. Pudi mówił, że było ponad 700 prac, więc wow, czuję się wyróżniona. No i tak w niedzielę zeszłą było ogłoszenie wyników. W poniedziałek już mi Pudi wysłał tą paczuszkę, we wtorek dotarła, ale niestety miałam problem z tym, że listonosz zapomniał wystawić awizo, więc dopiero sprawdzając tutaj dane paczki, dowiedziałam się, że już w sumie ona na mnie czeka, dlatego trochę spóźniony ten odcinek. Spóźniony, nie spóźniony, ale może przejdźmy już do zawartości. Widzicie, bardzo pancernie zapakowana. Chyba muszę zmienić nożyk, bo trochę stępiłam je ostatnio. O, teraz idzie, muszę przyznać, ładnie. No, tutaj zakryłam oczywiście dane, bo nie chcę wiedzieć, nie chcę, żebyście widzieli moich danych, czy właśnie Pudiego, bo nie wiem, czy by sobie tego życzył. Możliwe, że nie, bo pewnie jeśli chcecie wysyłać do niego jakieś paczki, bo widziałam, że na kanale posiada serię właśnie paczek od widzów, to pewnie na pewno on sam Wam podałby adres, bo nie wiem, czy... Oj, uderzyłam w statyw. Nie wiem, czy on ma skrytkę pocztową, czy na swój domowy adres pozwala wysyłać, ale no, zresztą zakryłam, więc nie będzie z tym problemu. Możliwe, że wrócę do Was po prostu po krótkiej przerwie, zanim to otworzę. Much later. Także, jak już widzicie, pozbyłam się tego czarnego paskudztwa. Nawet na kartonie macie napisane miejsce 3 Legomanka. A tutaj z boku nawet zauważyłam przy otwieraniu, że też znajduje się naklejka Pudiego, także fajnie. No i może przejdźmy już po prostu do samej zawartości pudełka. Tutaj próbuję... O, jest! Otwiera się. Magia! O, fajne pudło, podoba mi się. O, tutaj liścik, do którego przejdziemy za chwilę. Muszę przyznać, Pudi, propsy za solidne pakowanie. No po prostu wow, podoba mi się. Czemu ludzie normalnie sprzedający, powiedzmy, na Allegro, czy gdzieś nie pakują tak pancernie zestawów? Pytam się. Czekajcie, to rzucę na podłogę. Widzicie, pancernie pakowane. No i przejdźmy może do nagrody. Jak widzicie, nagrodą był zestaw Bojowy Smok Wu, tutaj 71718. Jest to ten zestaw za 90 zł. Fajny, muszę przyznać. Jak wiecie, kocham smoki, więc dla mnie idealny zestawik. No i przejdźmy do dalszej zawartości tutaj opakowania paczki. Jak widzicie, tutaj możecie sobie zastopować filmik, ewentualnie wytnę to, jeśli coś tutaj jest, jakieś informacje, że tak powiem, które nie powinny ujrzeć światła dziennego. A dajcie mi chwilę, to sama sobie przeczytam. 12 seconds later. Także ja już sobie przeczytałam ten liścik, dzięki Pudi. Nie wiem jak w przypadku innych wygranych, ale bardzo mi się podoba, że są to takie trochę, można powiedzieć, prywatne listy. W streszczeniu, streszczając tak, Pudi ogólnie gratuluje mi wygranej. Ma nadzieję, że budowa zamku sprawiła mi wiele przyjemności. Oczywiście, jak wiecie, bardzo lubię budować. I pisze ogólnie, że postara się wpaść na kanał, bo widzi, że coś nagrywam, ponieważ podesłałam mu linka do tego właśnie filmiku, jak był jeszcze nie, na niepublicznym, także wcześniej mógł go sobie przedpremierowo obejrzeć. No, na pewno sobie wsadzę to do swojego segregatora właśnie z ważnymi rzeczami z Lego, że tak to ujmę, tak to świadom, taki segregator. No i przejdźmy do tej mniejszej zawartości już, która bardzo mi się i tak podoba.
zaraz zobaczymy. Domyślam się, co to jest. Tak jak myślałam, jest to pakiet naklejek 5U, czyli nie muszę odrywać z tamtej paczki, z tego czarnego strecza naklejek. Tak, bardzo fajne, muszę przyznać, podobają mi się. Tutaj dwie takie zwykłe z tego, co widzę, i trzy z autografem Pudiego Ninja, czyli na pewno sobie, no te trzy zachowam sobie na przyszłą okazję jakąś. Tutaj pewnie wsadzę ją do tego listu. No i te naklejki, no na pewno sobie nakleję jakąś na laptopa, jak już mówiłam, bardzo lubię naklejki, więc fajny dodatek oprócz oczywiście no głównej nagrody, że tak to ujmę. Bardzo fajne te naklejki i dzięki Pudi. Ogólnie chciałabym podziękować Ci, Pudi, za możliwość wzięcia udziału w tym konkursie, że zorganizowałeś. Widziałam, że no wylały się w niektórych miejscach na Twoim no właśnie filmiku tym z ogłoszeniem wyników, no dość nieprzyjemne komentarze się zdarzały, że jest ustawiony, że no tak naprawdę największe budowle wygrywały. Mam nadzieję, że nie bierzesz tych komentarzy aż tak do siebie i że będziesz się cieszył z tego, co robisz, bo ludzie są różni tak naprawdę. No i ogólnie dzięki jeszcze raz za możliwość wzięcia udziału w tym konkursie. Recenzja tego zestawu pojawi się na pewno na kanale. List opatrzę sobie gdzieś tam w teczuszkę. No ale jak widzicie, tak prezentuje się zawartość tej paczki. Ja się na razie z Wami żegnam. Trzymajcie się i cześć!